Dzień dobry, witamy Państwa o poranku w TVP Info. Niedziela. 13 dzień października. Dzień dobry. Wioleta Wramba, Wojciech Zawioła. Przed nami 3,5 godziny z Państwem. I to będzie dobre 3,5 godziny, prawda? To będzie dobre 3,5 godziny, choć nie wszystkie informacje, które podamy dziś, są dobre. No bo jakby nie wspomnieć o tym, co wydarzyło się wczoraj na Stadionie Narodowym. Są takie komentarze, że w sumie nie wiadomo właśnie, co się wydarzyło, bo miała być piłka nożna. No a było co, Wojtku? Nie przesadzajmy, była piłka nożna, tylko wszystko zależy od oczekiwań. Ja tych oczekiwań nie miałem, dlatego nie czuję rozczarowania. No ja liczyłam wczoraj, obstawiałam, że będzie 2-0, drodzy Państwo. Przynajmniej ale tak. Do kogo? Ja jestem patriotką, więc odpowiedź jest jasna. Przewaga dwóch bramek była, tylko nie trafiłaś trochę w zwycięstwo. No niestety nie. Może musisz to przemyśleć. Może w meczu z Chorwacją będzie to trochę wyglądało inaczej. No ale nie tylko o meczu będziemy mówić. Będziemy odwiedzać też te tereny popowodziowe. Mija w zasadzie miesiąc, od kiedy wielka woda zalała tę południowo-zachodnią część naszego kraju. Będziemy sprawdzać, jak wygląda w tym momencie naprawa, odbudowa, no i pomoc, czy dochodzi tam, gdzie powinna. No i będą oczywiście serwisy informacyjne co pół godziny. I teraz już pierwszy, mogę? Oczywiście, pozwalam. Dziękuję. Zapraszamy.